Cześć wszystkim, witam na kanale Srebro i Złoto, a w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o idealnym prezencie dla zbieracza srebra i złota, ale nie będzie to moneta. A tym idealnym prezentem będzie płynne złoto. I co to jest to płynne złoto? Taka oto gold wasser, woda, alkohol z 20 wyselekcjonowanych ziół i przypraw z płatkami 22-karatowego złota. Przedstawia się to następująco w butelce. Wygląda bardzo pięknie. Płatki tutaj wędrują. Nie jest to wódka, jest to nazywane likierem, lecz posiada moc alkoholu 40%. Pół litra kosztuje około 90 zł. Tutaj z tyłu mamy opisaną całą historię tego trunku. I co możemy tutaj wyczytać, że wytwórnia likierów została założona w 1598 roku. Ten trunek nazywa się złotą wodą z płatkami szczerego 22-karatowego złota. Szybko ten trunek awansował do miana trunku arystokracji i stał się ulubionym likierem legendarnego cara Piotra Wielkiego i carycy Katarzyny Wielkiej. Także praktycznie od 1598 roku ta receptura jest w użyciu, jest używana, powstała. I taka ciekawostka, co można sprezentować komuś, jeżeli wiemy, że interesuje się właśnie złotem, srebrem, to uważam, że taki dosyć egzotyczny, ciekawy prezent, ciekawy napój w ładnej butelce. Kanty są bardzo ładne. Ale to, co najlepsze, znajduje się właśnie tutaj w środku, czyli te płatki złota. Jak wiadomo, złoto jest jadalne, także nic człowiekowi się nie stanie po zjedzeniu złota, po spróbowaniu tego magicznego, oryginalnego trunku nazywanego Goldwasser. Także taki pomysł na prezent. Chciałem Wam to pokazać jako ciekawostkę, dlatego nie przedłużam. Pokażę jeszcze kilka zbliżeń, jak to złoto tu w środku pięknie pływa. Także to by było na tyle w tym odcinku. Piszcie pomysły na prezenty dla zbieraczy złota i srebra w komentarzach. Mam nadzieję, że lista, która powstanie, gdzieś zostanie w internecie na dłużej i będzie można z niej skorzystać. Także to było na tyle w tym odcinku. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnych produkcjach. Trzymajcie się, cześć!